uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj bez torebki. Żywe słowo, te święte księgi, do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Gdy wychodzimy w przestrzeń za miasto, naszym oczom ukazują się łany różnorakich zbóż. I myślimy o żniwach. Patrzymy na to, co ogólne, a zapominamy o tym, co prowadzi do tych żniw. O ziarnie. O tym, co małe, niepozorne, ale co odpowiednio użyte daje ten obfity plon. Tak jest z wszystkim w naszym życiu. Możemy tęsknić za wielkimi sprawami. Możemy pragnąć wielkich rzeczy dla naszego życia. Ale początek tego, co wielkie, zawsze jest niepozorny. To małe ziarno, które trzeba posiać i prosić, aby ten, który jest dawcą życia, wzbudził w nim życie, aby to małe ziarno rzucone w glebę przyniosło plon obfity. Ziarno i plon. Między nimi przestrzeń czasu, która jest potrzebna na wzrost. A przecież dzisiaj nam brak czasu. Dlatego coraz częściej oczekujemy od życia cudów, tych nadzwyczajnych interwencji. Myślimy, że Bóg też w ten sposób przyspieszy pewne procesy, które w naszym życiu zachodzą. Chcielibyśmy, żeby od tak ziarno od razu przerodziło się w plon. A ono najpierw musi obumrzeć. Potem źdźbło, potem kłos, a potem ziarno w kłosie i dopiero plon. Bóg uczy nas cierpliwości. Nie przez to, że rozkazuje, ale że sam wszedł w rzeczywistość naszego świata w sposób bardzo cierpliwy. Jako ten, który począł się w łonie Maryi, ten, który był dziecięciem, dorastał, który przez 30 lat prowadził życie ukryte, a dopiero potem, przez działalność publiczną, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, przyniósł plon obfity. Dla świętego Jana Pawła II takim ziarnem była młodzież. Wielokrotnie powtarzał, wy jesteście nadzieją Kościoła. Dlatego w roku 1985, patrząc na młodych, zapragnął, aby gromadzić ich w różnych miejscach świata, aby to ziarno, jakim oni są, pielęgnować, siać i oczekiwać obfitego plonu, który przemieni świat. Owocem tego są Światowe Dni Młodzieży. Akcja Kluczowa Pomoc, organizowana przez wolontariuszy z diecezji kieleckiej, przygotowujących się do Światowych Dni Młodzieży, polega na zbiórce niepotrzebnych kluczy do drzwi, takich jak te, oraz kutek, wkładek do drzwi, wszystkie, o co się z tymi drzwiami kojarzy. Zbieramy to po to, by pomóc osobie niepełnosprawnej czy osobom niepełnosprawnym z terenu naszej diecezji wyjechać na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Akcja Poczta Dobra to akcja, w której wolontariusze odpisują na listy osób chorych, samotnych, które dzielą się z nami swoimi przeżyciami i troskami. I po prostu wolontariusze z diecezji kieleckiej odpisują na te listy. Jan Paweł II umiał zaufać młodym. Powierzył im krzyż. Rzecz, symbol niełatwy, ale właśnie ufał, że to oni przyniosą owoc obfity. Bóg pragnie owoców, nie idzie drogą na skróty, ale daje te środki, które pozwalają wzrastać. My, którzy otaczamy młodych, nadzieję Kościoła, z miłością
pomagajmy im wzrastać, aby przynieśli kiedyś plon obfity. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.